Tadeusz Pieronek zmarł w czwartek w Krakowie w wieku 84 lat. Ceniony przez przedstawicieli różnych środowisk, nie bał się wyrażać własnego, nawet najbardziej kontrowersyjnego zdania. W jednej z ostatnich medialnych wypowiedzi duchowny zaszokował jasnym postawieniem sprawy. Tadeusz Pieronek przez lata działał w polskim kościele katolickim. Święcenia uzyskał w 1957 roku i szybko awansował w hierarchii. W latach 1998 do 2004 kierował Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie, obecnie noszącą nazwę Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Przez lata zasiadał także w Konferencji Episkopatu Polski, której w pewnym okresie nawet przewodniczył. Reprezentował postępowy i proeuropejski nurt w polskim kościele. Żal z powodu jego odejścia wyraził M. Inne Donald Tusk. Smutny koniec roku, odszedł biskup Tadeusz Pieronek. Wspierał Polskę europejską szczerze i odważnie. Gościłem go w tym roku w Brukseli, on mnie niedawno w Krakowie. Różniąc się czasem, rozumieliśmy się, napisał na Twitterze Szafrę. Protest niepełnosprawnych zaszokował Pieronka wiosną tego roku. Polską polityką wstrząsnął trwający około miesiąca protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów i rodziców w gmachu Sejmu RP. Iwona Hartwich i jej Komitet Protestacyjny Rodziców Osób Niepełnosprawnych domagał się podniesienia świadczeń socjalnych i lepszej opieki ze strony państwa. W tamtym czasie PiS miał możliwość wykazania się, ale szansę tę zmarnował. Do protestujących wyszła niemal jedynie Elżbieta Rafalska, a nie Jarosław Kaczyński czy Beata Szydło, jak prosiła strona strajkująca. Biskup Tadeusz Pieronek wypowiedział wówczas kilka ostrych słów pod adresem obozu władzy, które odbiły się szerokim echem w mediach w całym kraju. Duchowny mocno uderzył w ekipę Kaczyńskiego i jego samego. Tadeusz Pieronek ostro opis, gdy protest trwał już kilka tygodni, Wirtualna Polska poprosiła o komentarz do sprawy Tadeusza Pieronka. Mało kto spodziewał się, że słowa, które padły z jego strony, będą tak ostre. Duchowny stwierdził brak człowieczeństwa u polityków Zjednoczonej Prawicy, dodając, że dla PiS i jego koalicjantów najbardziej na rękę byłaby śmierć protestujących i wszystkich niepełnosprawnych w ogóle. Nie ma gorszej rzeczy, jak gnębić ludzi głodem i niemożliwością przeżycia. Oni są upośledzeni przez to, że są chorzy i niepełnosprawni. Zalicza się ich do kategorii tych, którzy mogą wegetować i ostatecznie umrzeć. To by było najlepsze dla rządzących. To jest świadectwo wielkiego braku człowieczeństwa u tych, którzy rządzą, powiedział Pieronek.